Zobaczcie z Wazyru z tej strony Kościg z kolejnym odcinku na tym kanale i słuchajcie, przepraszam z całego najcalszego serca, że nie było filmów przez 4 dni, albo w sumie to 3, bo dzisiaj wrzucę. Nie no, 4 dni. Nie było ich, ponieważ OBS mi się zepsuł, znaczy nie zepsuł, tylko ja tam zepsułem, bo po prostu dałem za dużą jakość pliku i te nagrania nie mogły się odtwarzać i był czarny ekran po prostu i nie mogłem wam wrzucić takich filmików i dopiero teraz przed chwilą z tatą to ogarnęliśmy i już jest wszystko dobrze. Dobra, więc słuchajcie, jak możecie widzieć, robi się noc, ale nas to nie obchodzi. Minecraft jest inny, trawa jest inna. Słuchajcie. No, nie ten przycisk, sorry. I kornel. Patrzcie na pasek narzędzi. Otóż stworzyłem swojego własnego tekstur paka, którego oczywiście będziecie też mogli pobrać, tylko dam wam ankietę i będziecie musieli głosować, czy chcecie tą początkową wersję beta, czyli to jest jeszcze nieskończony texture pack, w którym jeszcze nie zrobiłem wszystkiego, serduszek nie zmieniłem całych, na hardkorze na przykład są normalne serduszka, muszę to też pozmieniać, to mi się przyda, więc sobie zbiorę przy okazji. Nie ma partyklów, nie zmieniłem niczego tak naprawdę, nie zmieniłem oprócz paru rzeczy, dosłownie paru rzeczy. Jeszcze tu zmieniłem takie coś, ale to oczywiście będzie zmienione, to jest taka wersja beta, tutaj nic praktycznie będzie takie same jak teraz jest, więc musicie głosować w ankietach. Czy będziecie chcieli, żebym wam udostępnił teraz tą wersję taką beta, czyli w której jeszcze mało rzeczy zrobiłem, czy już taką pełnoprawną wersję wam będę udostępniał. Ja bym osobiście chciał tą wersję pełną, no bo ona będzie na pewno lepsza niż to. No bo tutaj jest mało rzeczy. Jeśli będziecie chcieli zrobić poradnik, jak zrobić swoje własne tekstury, to niestety, ale wam go raczej nie zrobię, ponieważ jest jeden powód, a mianowicie po prostu nie chcę mi się tego tłumaczyć, ja nie wiem, ja nie umiem tłumaczyć takich rzeczy i prawdopodobnie do mnie by było mnóstwo pytań w komentarzach, o ile by były włączone, bo pod poprzednim filmem nie było komentarzy, bo jednak nie umiem włączyć. Ale nieważne. I po prostu nie będziecie wiedzieli, jak zrobić dużo rzeczy pewnie i pewnie jakąś lukę w tym zrobię i po prostu nie chcę takich, wiecie, no nie chcę po prostu takich problemów, wiecie o co chodzi, nie? I słuchajcie, dziękuję wam z całego serduszka, bo z tą przerwę nie próżnowałem i obserwowałem cały mój kanał i widziałem, że wyświetlenia we wszystkich filmach się podniosły, więc widzę, że ta oglądalność już wszyscy oglądają, którzy mnie subskrybują, jest to aktualnie jakieś 7 subskrypcji, jak to teraz nagrywam chyba, ale to już jest bardzo zadowalający mnie wynik. No a my w takim razie już przejdziemy do celu tego odcinka, czyli druga część tworzenia naszej pięknej zbrojki. Dobra, i oczywiście Minecrafta mam już po polsku, bo ja nie umiem angielskiego. Czyli tu mamy ochronę 3 i niezniszczalność 2, co myślę, że jest dobre. I tutaj w budkach mam fajne dwa enchanty, które wam zaraz pokażę. Dołączę do nich. Głębinowy wędrowiec 1, ochrona 2 i powolne opadanie 2. Na klasie jest odporność na ogień 3 i niezniszczalność 3, więc myślę, że nie taka zła. Dobra, ja już sobie założę. Ja już sobie założę rzeczy i zacznijmy może robić te oto fajne te enchanty. Tutaj mam wydajność pod wodą. Czekajcie. Gdzie jest Michał? Wydajność już mam pod wodą, więc nie wiem po co mi ta książka. I uwaga, tu mam takie oto rzeczy. Powolne opadanie. I jak myślicie, po co ci tyle powolne opadań i ochrona 2? A mianowicie będziemy sobie dzisiaj nie robić hełmu, tylko ulepszać sobie nasze budki. Bo patrzcie, mamy ochronę 2, tu mamy, znaczy powolne opadanie 2 i tu mamy powolne opadanie 2. Jak tutaj mamy, nie 3. Jak to połączymy, będziemy mieli powolne opadanie 3. A jak dodamy do tego jeszcze powolne opadanie 3, będziemy mieli powolne opadanie 4, co będzie mega sztosem. Więc słuchajcie, dzisiaj będziemy się tym zajmować. Dobra, więc myślę, że zacznijmy to robić. Chociaż poczekajcie, zebrałem trzcinę, więc jeszcze zanim będziemy to łączyć, to pewnie zeżre mi to cały exp. I po prostu
zajrzymy, co nie będziemy mogli inwentować, a ja zebrałem tutaj trzcinę i możemy więcej papieru robić, a ja chcę dużo mieć fajnych rzeczy. Więc bierzemy 9 papieru, bierzemy skórę z naszych krówek. Skórę z krówek, gdzie on jest? Tu. A jeszcze jedną rzecz wam chciałam powiedzieć, że oczywiście też nie próżnowałem, jak nie mogłem nagrywać filmów. Czekajcie, muszę jeszcze coś jednego. Nie próżnowałem, jak nie nagrywam filmów, ponieważ wbijałem sobie level expa i mam aktualnie 32 poziom, a miałem chyba około 40, ale jeszcze sobie tu poenchantowałem te książeczki, więc trochę mi już spadł. Ale nieważne, mniejsza z tym, chcę sprawdzić coś, czy jak mam ten papier i ułożę 3 papiery w dowolnym miejscu. Aha, no to unikatowy przedmiot ta książka, bo mogę sobie w dowolnej kolejności układać sobie crafting. Tylko musi być określona ilość. Szczęście, niezniszczalność i powolne opadanie 1. To już nam się nie przyda. Czekajcie, ale szczęście, czy szczęście jest na kilo? To jest fortuna, co nie? No to sobie weźmiemy. Czemu mam 22 level, miałem 26? Zmora z to, co? Ale to chyba na miecz jest zmora z tawo nogów. Czekajcie, wiecie co, aż sprawdzę. Aż sprawdzę normalnie, czekajcie. Najpierw damy sobie nasze szczęście. No nie, no jest... A jak na mieczyk damy? Czekajcie. Jak to będzie tak, to nie. Nie wnikam. Dobra, nie. Już myślałem, że 8 expa, no chyba was coś boli, dobra. Musimy więcej książeczek zenchantować. Torpeda? Co? Boże, jakie przynęta i moc. Why? Ja chcę normalne enchanty. Proszę was, ja chcę set, nie łuk. Dobra, nieważne. Moc. Użyjemy sobie tego kamienia, bo ta moc to mi się nie przyda raczej. Czekajcie, wydajność pod wodą też mi się w sumie nie przyda. I mamy kolejne 3 książeczki do enchantowania. Zobaczmy, co będzie w tej. Wydajność 3. Czyli nic fajnego, pogromca nieumarłych i przeszycie, czyli znowu nic fajnego. Dobra, znowu sobie, o, no, szukajcie sobie kolejną. Dobra, czekajcie, to jest beznadziejna książka. Nie, dobra, sorry za Discorda, ale chyba się zapomniałem włączyć, czekajcie. Ale jestem wyciszony, więc nic mnie nie słyszę, dobra, gitara. Jest dobrze, wydajność znowu, no wiecie co. Ostrość i ostrość, a ja mam ostrość 1. No to możemy sobie wziąć w sumie tą ostrość, bo co się będę. No co tam? I moc 3. Głębinowy wędrowiec. O, głębinowy wędrowiec. Ja chcę głębinowego wędrowca. I ochrona 1. Wezmę głębinowego wędrowca. I słuchajcie, mamy jeszcze jedną książkę do zenchantowania. Jedną książkę do zenchantowania, a w niej będzie odrzut. 1. Niezniszczalność i moc. Nie, wiecie co? Ja już mam dosyć tych enchantów, bo już naprawdę tak się ładnie układało. Szczęście i zmora stawonków. Dobra, nieważne, miałem tego lekkiego metra. Dobra, w takim razie, skoro już mamy te rzeczy, to możemy zacząć łączyć. A więc najpierw spróbujmy z tym powolnym opadaniem. Czyli budki i da się połączyć. Powolne opadanie 3. I w tym momencie, jak dobrze pójdzie, to możemy mieć powolne opadanie 4. I o to mi chodziło. 11 poziomów. Ludzie, za co mi to? Za co? Wow. A wtedy będzie ochrona 3. Dobra, i tak mamy już bardzo dobre budki, więc je sobie zostawimy. A tutaj mam ochronę 3, tu mam ochronę 2, więc tutaj możemy sobie dać ochronę 3 też i to już będzie dobra ochrona, więc gdzie jest ta ochrona moja? Ochronka i 6 poziomów expa, super, ochronę 3. I jakie ja mam tu jeszcze? Głębinowy wędrowiec też do budków, ale ich już raczej bym nie dodał.
nie dodawał, nie mógłbym. O, mam jednak ostrość, ale jeden, więc będę miał ostrość 2. To mi się opłaca. Jest ostrość i 9 poziomów. Ta gra mnie nienawidzi. Ja to wiem. O, a kill off? Czekajcie, kill off? O, 7. A, czyli tak nie za bardzo. No dobra, no dobra. Uznajmy, że wam to puszczę. No dobra, jeszcze tu wrócę. Czyli pewnie to nie będzie ostatnia część z enchantowania, zrobienia naszego seta, chociaż myślę, że i tak mam już bardzo dobre sety. Przepraszam was znowu za Discorda, czekajcie. Zrobię jedną rzecz, okej? O, dobra. Po prostu się rozłączyłem, bo ja nie wiem, czemu się nie rozłączam. I słuchajcie, jest jeszcze jedna rzecz. Właśnie, ten blok, w którym widzicie, w którymś z rogów, nie wiem teraz, czy to jest odbicie lustrzane. Nie, jestem pacan. Jak się... I ten blok nam się strasznie przyda. Wiecie, a wiecie czemu? Przyda mi się, ponieważ... Ponieważ będziemy robić... Zrobimy go i będziemy... Jak go postawimy, to wtedy będziemy... I klikniemy na nim kompasem. Przepraszam, się powtarzam. Będziemy, ale po prostu nie mogę powiedzieć. Ten blok jak się robi? Czekaj. Blok. O! Okej. Czyli daj mi węgiel stąd, tak połowę i będziemy musieli poczekać, aż się przepali. Gdzie jest ten? Tu jest próg, dobra. A więc przypalamy i zrobimy ten blok i wtedy postawimy go sobie na środku pięknej naszego... Tam prawdopodobnie tam na górze postawimy go albo tu. Gdzieś go postawimy i wtedy mogę pójść jak daleko tylko chcę i będę mógł mieć... Po prostu drogę, możliwość wrócenia bez denerwowania się i 5 dni wracania i że myślę, że po świecie i że będę musiał nowe robić, bo ja się często na takie mega dalekie odległości gubię po prostu, ale takie, nie aż takie mega dalekie się nie gubię, ale wiecie, no jednak trochę bez elytry też trudno to jest wrócić. A propos elytry, robimy ten set nie bez powodu, ponieważ niedługo będziemy iść na smoka. Słuchajcie, naprawdę to już będzie fajne, myślę. I to będzie warte dużo wyświetleń, łapek w górę. Tworzymy sobie kompas. I w takim razie czekamy na... W ogóle mam strasznie zapchany wypadek. Wiecie co? Jak będziemy czekać, aż się ten bruk przypali, tyle ile potrzebuje, tak będę musiał pewnie cięcie robić. Pójdziemy sobie zmienić już hełm też netherite'owy. Tylko muszę chwilę pomyśleć i ogarnąć, gdzie ja mam stół do... A, dobra, tu mam. Dobra, nieważne, nie było tego. W takim razie pyk. Jeden netherite. I mamy... Wiecie co? Jestem 200 IQ człowiek i zanim to zrobię, to naprawię sobie ten hełm za jeden diament. Albo nie naprawię sobie. Dobra, jak mi się posypie ta zbrojka, to ja nie wiem, co zrobię, ale dobra. Będę musiał iść znowu netherite kopać, ale słuchajcie, to jest tak trudno. Dobra, to jest tyle się naprawdę trzeba nakopać, żeby w ogóle chociaż jeden znaleźć, że to jest... Dobra, więc pyk! I w tym momencie mamy netherite'owy hełm i mamy całą netherite'ową zbroję. O, ale to jest sztos. Słuchajcie, nie sądziłem, że tak w szybkim czasie po wyjściu aktualizacji już będziemy mieli netherite'owy hełm. W sensie netherite'ową zbroję i narzędzia. Jeszcze tylko mam wszystkie narzędzia, no to już można zaliczyć, dobra. Wiecie co, ja sobie to wezmę i zrobię sobie z tego... Czekajcie, jeszcze raz. Zrobię sobie z tego te bloki i ile będę miał z tego półpytek? A ja myślę, że cięcie będę musiał robić, a nie będę. Chociaż... Nie będę musiał. Dobra, słuchajcie. Historyczny moment, w którym zostanie nam 3 netherite'u. I mamy ten oto mega fajny blok. On jest w ogóle bardzo ładny i nie wiem czemu, ale jakoś tak podoba mi się, że tak bardzo go lubię. Więc słuchajcie, nadszedł ten historyczny moment. W sumie nie historyczny, bo... Ok,
każdy już to ma na swoim świecie, jak gra na teksturpakach. Boże, tekstur, na snapshotach. I pójdziemy, czy jest noc? Tak, jest noc oczywiście, więc muszę wrócić jeszcze. I pójdziemy postawić sobie oto ten piękny kompas. I myślę, że już będziemy zakończyć ten odcinek. Ale naprawdę... Wiecie, że tu gdzieś mi się szkielet chyba zrespił? Nie, niemożliwe. A nie, tam był. Tam był cwaniak. Oj, zombiak jakiś i creepery. O, jeju, ile rzeczy. Zgiń. Ty zginąłeś. Tutaj ten zginął, ten jest creeper. Dobra, on nas nawet nie... Nie ma szans, że on nas zauważy. Boże, się przestraszyłem tych drept, tych stóp krów, boże, krów, kurczaków, bo naprawdę to jest takie... To jest masakryczne. Jeśli mam... masakryczne, straszne. Jeśli mam za głośno grę, to was przepraszam, bo po prostu nie ściszyłem. Nie wiem czemu. Dobra. Na chillku jump. Nie wiem, czy się w ogóle stresowałem. Tak, na wszelki wiatr, wiecie, żeby nie było, że zginę. I uwaga. Ale fajny dźwięk stawiania tego. Ja nie wiedziałem, że to taki fajny dźwięk aż jest. I uwaga, pyk. I w tym momencie nie zgubimy się już nigdy. No chyba, że tego kompasu nie wezmę. Dobra. A więc tak, na zakończenie odcinka walniemy wiadro i już myślę, że będę kończył. Więc ja wam dziękuję za oglądanie i jeśli przeżyję, to dam wam znać, a jeśli nie, to nic. Dobra. Nie jest to jakoś wysoko, a ja umiem trochę walić te wiadra, więc powinno się udać. Dobra, więc 3, 4. Albo wiem. Nie, specjalnie nie zrobiłem wiadra, spokojnie, żeby wypróbować, jak się spisze moje zbrojki. Proszę pierwsze. Nie zniszczyła się ani trochę i straciłem tylko jedno serduszko, co jest mega. Naprawdę, nie wiedziałem, że aż taką dobrą tą zbrojkę zrobiłem. Dobra, a więc... jeśli wam się podobał odcinek, to zostawcie suba, lajka i łapkę w górę, a ja już się wami żegnam i cześć, pa!